Myślę, że porównania zawsze są, szczególnie prowadzących, i ten program był jej programem. Od pierwszej edycji prowadziła ten program z Tomaszem, więc zawsze, no tak jest po prostu, ale co ja mogę zrobić? No, włożyłam całe serce w ten program. Basię bardzo lubię i ona też sama wie, że dla mnie to jest coś takiego specjalnego. Nie podchodzę do tego jak do takiej zwykłej pracy, tylko ja coś takiego mam dziwnego, że w ogóle kocham dzieci. Myślę, że może to taki instynkt też macierzyński, że po prostu strasznie bym chciała te dzieci mieć. I dla mnie to jest zawsze takie niezwykłe być pośród dzieci, więc weszłam na ten plan i rzeczywiście pierwszego dnia, nie ukrywam, miałam coś takiego, że sobie myślałam, no ciekawe jak to tam będzie, bo Basia pewnie robiła to tak i tak, a ja tylko potrafię po swojemu, ja nie potrafię jakby kogoś naśladować jako prowadząca. I to czasami jest dobre, a czasami złe pewnie też. W każdym razie pamiętam, że przyszłam i tam jest w przesłuchaniach w ciemno jest taka budka, przez którą dzieci przychodzą i to była budka Basi. No i wszyscy pierwszego dnia budka Basi. Znaczy budka idę, ja mówię, mówmy, że to budka Basi. Niech to będzie budka Basi. Ja lubię do tej budki Basi przychodzić, więc potem oni tam jakieś klatka idy to nazwali, czy coś takiego, ale rzeczywiście ta aura Basi też gdzieś była ze mną przez te pierwsze dni, ale to było pozytywne. Przynajmniej wśród ekipy to nie było takie, o zobaczymy jak sobie poradzi, tylko wręcz odwrotnie. Jesteś z nami, fajnie, że jesteś i to dodało mi od razu energii, więc już tam po tym pierwszym dniu wiedziałam, że to też jest moje miejsce, a nie tylko jestem zastępcą kogoś.